talking about aging and... Będę mówiła o starzeniu się i może trochę nakreślę ramy, za pomocą których chciałabym opisać to, co scharakteryzowałabym jako to, co... Ci z nas, którzy badają starzenie się, myślą, jeśli chodzi o siły, które działają w umyśle i mózgu. A więc jeśli myślimy o tym, że mamy do czynienia z nabywaniem nowej wiedzy i nowych umiejętności na początku, w czasie, kiedy się rozwijamy, ale później w pewnym momencie coś się zmienia, następuje zmiana w kierunku innych sił, które koncentrują się na utrzymaniu tego, co udało nam się zdobyć w naszym cyklu życia, w kierunku ich przed utratą, a potencjalnie jest również coś do uzyskania, ale występuje też potencjał do kompensacji, która byłaby w stanie utrzymywać nasz sposób funkcjonowania na jak najlepszym poziomie. I część z wyzwań związanych z badaniem starzenia to jest badanie tych różnych sił. I moją orientacją jest poszukiwanie niektórych odpowiedzi, nie wszystkich, ale niektórych z nich, poprzez badanie mózgu. W jaki sposób mózg zmienia się z wiekiem i to będzie rzecz, na której się najbardziej będziemy koncentrować w czasie tego wykładu. A więc mam tutaj ten wykres, który pochodzi z pracy mojego kolegi Denisa Parka. Zostało opublikowane w naszym wspólnym rozdziale, który opublikowaliśmy w ramach dużego badania, które, przepraszam, to koleżanka Denis Park zrobiła. I pokażę Państwu, co tutaj prezentujemy. A więc postrzegamy wiek od mniej więcej 20 lat do 80 na tej osi i X-ów, a tutaj mamy wyniki osiągane, więc im wyżej, tym lepsze są wyniki. I widzimy, jak to działa w trakcie, w czasie życia, więc jak widzimy, z czasem stopniowo nasze wyniki w różnych dziedzinach spadają w miarę jak postępuje wiek, ale są niektóre wyniki, które wygląda na to, że wzrastają aż mniej więcej do wieku średniego, a później powoli opadają. Więc powiem Państwu, co to oznacza. Więc te zadania, czy też mierniki, to są mierniki przede wszystkim szybkości przetwarzania, a więc szybkich działań, szybkich zadań, które wymagają szybkiego myślenia w zmieniających się okolicznościach. A więc im młodsi jesteśmy, tym lepiej sobie z tym radzimy. Im jesteśmy starsi, tym bardziej wolelibyśmy robić powoli, więc szybsze zadania są wyzwaniem. A z drugiej strony nasza wiedza, która jest odzwierciedlana na tych liniach żółtej i czerwonej, to rośnie z wiekiem, rośnie nasze poprawia się nasze słownictwo. Jeśli chodzi o fakty z życia i wiedza o świecie, to w tym momencie starsi dorośli lepiej sobie radzą w tych takich zadaniach niż młodsi dorośli. Kiedy mówię o starszych dorosłych, będę się koncentrowała na tym zakresie wieku od 60 roku życia w górę. Natomiast młodsi dorośli, jeśli używam takiego sformułowania, to mówię o ludziach, którzy mają 20 lat, może w okolicach 30 również. Więc kolejna rzecz, którą bym Państwu chciała w tej chwili pokazać, którą nie widzicie na tym, wykresie, to są te różne wzory, ale również, że ten spadek rozpoczyna się dość wcześnie. A więc nawet kiedy ma się około 20 lat, już zmieniają się zdolności do wykonywania pewnych czynności. To, co pokazuje kolejny slajd, to trendy, które są odzwierciedlane w literaturze, które pokazują postęp w technologii obrazowania mózgu. A więc to, co pokazuje Państwu, pokazuje te zmiany, które pokazywałem na poprzednim slajdzie. Ja więc nie tylko mówię w tym momencie o mechanizmach mózgowych w mózgu, a więc widzicie tu Państwo, ile zostało artykułów, publikacji opublikowanych w wieku, a więc ta ilość doniesień cały czas rośnie, a więc to jest ile
dowiedzieliśmy się w tym czasie na temat starzenia się mózgu. Tutaj przed Państwem plan mojego wykładu. Zacznę od przedstawienia motywacji badania starzenia się mózgu, pokazując obrazowanie mózgu. Dlaczego w ogóle chcemy pokazywać, odpowiadać na te pytania za pomocą obrazowania mózgu i pokazujemy, co pokazuje. Pokazuje obrazowanie mózgu. Specjalnie używam słowa pokazywać, ponieważ będziemy w stanie to zobaczyć. I jakie są wzory działalności, które dotyczą tego, więc będę większość mojego wykładu na tym się właśnie koncentrować i przyjrzymy się na temu, co niesie za sobą przyszłość. A więc rozpocznijmy od przedstawienie, jak można posłużyć się obrazowaniem. Są dwa rodzaje obrazowania. Obrazowanie strukturalne i funkcjonalne. To jest bardzo ogólne rozróżnienie. Tutaj widzicie Państwo typowy skaner rezonansu magnetycznego stosowanego do mózgu, więc w tym momencie osoba leży na tym łóżku, które jest wsuwane, to jest ogromne pole magnetyczne, które jest wykorzystywane do pokazania rozprzestrzenienia krwi, która dopływa do najbardziej aktywnych części mózgu. A więc dana osoba leży w tym skanerze i pokazuje się jej taki niewielki monitor, czy ma też słuchawki, może robić pewne rzeczy leżąc w środku skanera i w tym momencie badamy aspekty funkcjonowania mózgu. Właśnie w taki sposób można użyć to urządzenie do obrazowania funkcjonalnego mózgu, a więc mamy w tym momencie strukturalne obrazowanie, gdzie mamy obraz mózgu, a więc to jest jakby przekrój przez mózg po danej osi, więc tak jakbyśmy obcięli czaszkę i zobaczyli, co jest w środku. To robimy za pomocą skanowania. To jest oczywiście wirtualne, ale widzimy bardzo dokładny obraz, a więc widzimy przekrój dokładnie przez mózg. A oprócz tego mamy obrazowanie funkcjonalne, które widać na tych obrazach, gdzie widzimy, które części mózgu są bardziej aktywne w czasie wykonywania różnego rodzaju zadań. A więc w typowy sposób, tak jak to się robi, są to pewnego rodzaju obszary aktywacji, które widzimy, aby można było to ocenić jako badacze. Możemy w tym momencie nałożyć te regiony na strukturę mózgu i więc widzimy, które struktury, które części mózgu są aktywowane w czasie, kiedy istnieją poszczególne warunki. Spodziewam się, że część z Państwa może nie być przyzwyczajona do oglądania obrazów mózgu, czy też do obrazowania, do tego przekroju przez mózg, a więc umieściłem tutaj dodatkowe obrazki, które Państwu mają pomóc, więc tu widzimy mózg w czaszce, więc to jest oczywiście rekonstrukcja komputerowa. To, co widzimy tutaj, że możemy kroić jakby mózg, brać przekroje przez mózg pod różnymi kątami i badać części mózgu z różnych punktów widzenia, więc neurobiolodzy bardzo często się tym posługują, to jest bardzo często stosowana metoda. Będę Państwu pokazywała takie przekroje poziome i oczywiście możemy również brać pod uwagę przekroje w różnych pod różnymi głębokościami, badając różne struktury bądź różne elementy aktywności, ponieważ różne struktury znajdują się na różnym poziomie mózgu. I teraz pytanie, dlaczego powinniśmy badać starzenie się poprzez obrazowanie mózgu? Jakie są powody tego? Może wrócę jeszcze na chwilę. Część ludzi może uważać, że starzenie się, czy cokolwiek, co dotyczy umysłu,
To jest wydarzenie umysłowe. Po co badać biologię? I teraz powiem Państwu, dlaczego tak ważna jest biologia. Zwłaszcza jeśli chodzi o starzenie się, ponieważ starzenie się jest procesem biologicznym. I jasnym jest, że poznanie, nasze zdolności umysłowe zmieniają się wraz z wiekiem, a więc w tym momencie zmiany biologiczne muszą przyczyniać się do zmian poznawczych. I to jest właśnie ta relacja pomiędzy biologią a wydarzeniami umysłowymi, które chcemy pojąć. I to ludzie starali się to robić znacznie wcześniej, niż pojawiło się obrazowanie mózgu. Tak naprawdę były wcześniej badania neuropsychologiczne, zanim jeszcze pojawiło się obrazowanie mózgu. A więc tak to kiedyś działało, żeby Państwu to zilustrować. Chciałabym, żebyście się Państwo na chwilę skoncentrowali na tym grafie. Państwu wyjaśnię, co ten wykres oznacza. Pokazuję tutaj dwa różne zadania. U mnie to się nazywa pojedyncze i podwójne. Nazwijmy to działaniem prostym i skomplikowanym. I mamy młodych dorosłych i starszych dorosłych. I mamy wyniki osiągane dla nich. I widzimy, że dla prostych zadań nie ma różnic pomiędzy tymi dwiema grupami, ale występuje różnica w trudnych warunkach. I tak jak to kiedyś było interpretowane, to było w ten sposób, że starsi ludzie wykonują to zadanie tak samo jak młodzi dorośli. To znaczy ich umysł działa tak samo jak umysł młodszych dorosłych dla tego warunku, ale nie dla tego warunku. Więc my koncentrowaliśmy się wówczas tylko i wyłącznie na tym, dlaczego występuje ta różnica w odróżnieniu od tej zbieżności. I ja chciałem podnieść taki argument, że ta zbieżność jest bardzo ważna, ponieważ osiągane wyniki są takie, że ludzie uważali, że takie same wyniki oznaczają takie same funkcjonowanie mózgu. A ja chciałabym Państwu powiedzieć i chcę Państwu uświadomić w toku mojego wystąpienia, że tak nie jest. To znaczy osiąganie takich samych wyników nie oznacza, że mózg działa tak samo. To znaczy, że w tym momencie patrząc na mózg, musimy nie tylko przyglądać się różnicom, ale również zbieżnościom, podobieństwom. A więc przed pojawieniem się nowoczesnych technik obrazowania mózgu, o których będę mówiła w moim wystąpieniu, badanie starzenia się opierało się na założeniu takim, że uważało się, że myślało się o starzeniu tak, jakby oznaczało on to samo, co zniszczenie mózgu, uszkodzenie mózgu. Niezbyt miłe to było, ale być może uważano, że w związku z tym z wiekiem niektóre części mózgu ulegają większemu uszkodzeniu, więc jeśli porównamy ludzi młodszych, które mają uszkodzone pewne obszary mózgu i zobaczymy, jak te osoby sobie radzą w porównaniu z osobami w starszym wieku, to będziemy w stanie ustalić, które części mózgu cierpią w wyniku starzenia. Takie było założenie. A więc w tym momencie pytanie było takie, czy starsi dorośli działają tak, osiągają takie wyniki, jakby ich mózgi były uszkodzone, a więc i w tym momencie stosowane były uszkodzone fizycznie mózgi jako modele dla mózgów osób starszych. I ja chcę Państwu przez to powiedzieć, że to nie jest odpowiednia analogia i oto pokazuje, dlaczego tak jest. Tutaj mamy dwa obrazy, dwa różne rodzaje obrazowania, więc którym został poddany umysł osoby, której mózg ucierpiał, uszkodzenie. I tutaj widzicie Państwo, ta osoba żyje, tylko został, ma uszkodzony mózg. I widzimy tutaj coś, co mamy różnicę jednej i drugiej strony. To jest bardzo miejscowe, chociaż rozległe uszkodzenie. I teraz pokażę Państwu, jak wygląda mózg starzejący się. I widzimy, że nie ma tutaj dużego obszaru uszkodzonego, natomiast widzimy,
że następuje powiększenie tych obszarów centralnych, które są komorami mózgowymi. A więc tutaj tak naprawdę mamy płyn, czy też przestrzeń, a ta szara przestrzeń to jest mózg. A więc widzimy, że tak naprawdę u starszych ludzi mózg się kurczy i to jest coś naturalnego, ale nie jest on uszkodzony w taki sposób, jak widzimy tutaj. A więc ta analogia nie działa, jest niewłaściwa. A przynajmniej na poziomie najbardziej powierzchownym. A więc nie chcemy porównywać starzenia się z uszkodzeniem mózgu. Tutaj mamy podsumowanie wielu danych, które pochodzą z laboratorium Naftali Raz. I tutaj mamy ilość tkanki mózgowej, więc każda z tych osi pokazuje wielkość poszczególnych obszarów. Tutaj mamy różne obszary kory mózgowej, czołowa, potylicowa. A więc tutaj mamy w każdej z dekad życia. I tutaj widzimy, że owszem, występuje kurczenie się tych obszarów z wiekiem. To nie występują, to nie są te dla tych samych osób w wieku 20 i 80 lat, to jest takie badanie przekrojowe, ale to pokazuje w jaki sposób, że rzeczywiście to kurczenie się następuje stopniowo i występuje w różnym tempie dla różnych części mózgu. A więc dla niektóre części mózgu starzeją się szybciej niż inne, ta część potyliczna znacznie wolniej się kurczy. Natomiast tutaj hipokamp najpierw bardzo powoli, a później przyspiesza, więc są różne prędkości, różne trajektorie tego kurczenia się. Tutaj mamy boczny widok mózgu, różnych płatów zaznaczonych na różne kolory, a więc to pokazuje, że jakby ten model uszkodzenia fizycznego, że nastąpiło w tym momencie uszkodzenie w jednym miejscu, a nie w żadnym innym, to jest niewłaściwa, nietrafiona analogia. A więc jesteśmy w tej chwili w tej części, co pokazuje nam obrazowanie funkcjonalne, jeśli chodzi o postęp wieku. Może pokażę Państwu, że poprzednie podejścia do badania mózgu i starzenia się są nieodpowiednie i obrazowanie mózgu pokazuje zupełnie nowy wzgląd na mózg. I pokażę Państwu, czego dowiedzieliśmy się z obrazowania funkcjonalnego, a więc to w tym momencie umieszczamy osobę w skanerze i każemy wykonywać jej jakieś zadania i zadajemy sobie pytania, które obszary mózgu się aktywują, kiedy to samo zadanie wykonuje osoba starsza i młodsza. Więc tutaj mamy jeden wzorzec, który jest bardzo powszechny. Więc tu patrzymy na przekrój mózgu, tak jak pokazywałem wcześniej. To jest przód, a tutaj tył, na dole tył. Tutaj mamy obszar wymuszonego aktywowania mózgu, znaczy nałożonego właściwie na przekrój strukturalny mózgu. I ten akurat wzorzec określany jest jako mniejszą aktywację, gdzie widzimy mniejszy stopień aktywacji u osób starszych niż u młodszych. To ma sens, bo u wszystkich osób starszych, jak mówiłem, następuje kurczenie się, więc w tym momencie będziemy mieli do czynienia mniejszą ilość tkanki mózgowej, która może wysyłać sygnał aktywacyjny. I to wynika z badań. To jest niedostateczna aktywacja u dorosłych starszych niż u młodszych. I to ma sens, ponieważ mają mniej tkanki mózgowej. Ale co również stwierdzono, to inna rzecz, a mianowicie, że starsi dorośli pokazują większą aktywację w obszarach, których w ogóle nie aktywują osoby młodsze. I to nazywamy dodatkowym czy nadmiernym aktywowaniem. W
Jeśli osoby starsze wykazują większą aktywację w porównaniu z młodszymi dorosłymi. I teraz pytanie, co to oznacza? Dlaczego starsi dorośli to robią? Czy to jest kompensacja, jakaś forma nadrobienia tego, że nastąpiło skurczenie się innych obszarów mózgu, czy też, że mózg nie działa tak dobrze, czy też jest to oznaka uszkodzenia, pewnego rodzaju deficytu, że staramy się tak naprawdę usunąć ten rodzaj aktywacji, aby te osoby stawały się w pewny sposób tak jakby znów młodsze. A więc czy to jest kompensacja, czy to jest zanik? Nie wiemy, ale pokażę Państwu kilka danych, które pokazują ten wzorzec. To jest z wczesnych moich badań, które pokazują, to jest takich badań wykonywanych za pomocą spektrografii pozytronowej, które pokazują większą aktywację u ludzi młodszych, zwłaszcza w obszarach związanych z działalnością werbalną. I tutaj chyba mam gdzieś znacznik. Tutaj jest to obszar skanowany, gdzie widzimy to jasne, więc to są osoby młodsze, które wykonujące działalności czynności werbalne i starsi dorośli wykonujące te same zadania werbalne. Więc tutaj mamy lewa i prawa strona mózgu, a tutaj mamy widok boczny mózgu, prawa strona mózgu. I widzimy, że u starszych ludzi mamy całą tą aktywację po stronie prawej, która nie występuje u młodszych dorosłych, młodych dorosłych. I widzimy również większą aktywację przy tym przy spojrzeniu z góry. I tak samo przy działaniach przestrzennych widzimy znacznie większą aktywację u starszych ludzi po lewej stronie. To jest aktywacja, której nie widzimy u młodszych. I ten wzór przy zastosowaniu obu półkul, prawej i lewej półkuli mózgu w tych obszarach, to jest coś, co wynika z różnych badań. Tutaj mamy inną wersję tych samych badań, która ostatnio się ukazała przy zastosowaniu obrazowania funkcjonalnego. Jak widać, jest to powtórzenie wcześniejszych badań. To, że u osób starszych występuje aktywowanie mózgu dwustronne, a u młodszych jednostronne. I tutaj mamy kolejne badanie Roberto Cavesa, który pokazał też, w jaki sposób to wygląda. A więc stwierdził również, dokonał przeglądu i okazało się, że to wynika z różnych badań i określił to wzorem Harolda. A więc to powtarza się we wszystkich badaniach, aktywowanie obu półkul. A więc to, co pokazuje nam w tym momencie obrazowanie funkcjonalne. A teraz pytanie, co to oznacza? Co nam pokazują te wzory aktywności? Co one mówią nam o starzeniu się? Właśnie. Czy są jeszcze jakieś dalsze pytania? A więc to jest argument, który chcę przedstawić. Aktywność, którą obserwujemy w starszych mózgach, ma charakter kompensacyjny. To oznacza, że nadrabia to spadek sprawności neurologicznej mózgu występujący z wiekiem. A więc jest to dobra rzecz i wyjaśnię to w dalszym ciągu mojego wykładu. A więc, żeby wyjaśnić, na czym polega ta kompensacja, pokażę Państwu, na czym polega zależność między aktywnością mózgu a wykonywaniem różnych czynności. I okazuje się, że starsze mózgi pracują ciężej niż młode. I wtedy również zostawię Państwu czas na pytanie. Przejdźmy zatem do zadania, które pokazałem wcześniej i tutaj omówię je w sposób nieco bardziej szczegółowy. Psychologia nazywa to zadaniem w zakresie
wykorzystania przestrzennej pamięci roboczej. Co się dzieje, to obserwujemy aktywność w trzech miejscach w mózgu. I proszę, żebyście Państwo, przepraszam, trzy miejsca w tym kwadracie. Proszę, żeby Państwo je zapamiętali. One znikną na następnym i trzeba je zatrzymać, widok tych trzech punktów w pamięci, przez kilka sekund. Następnie przedstawię Państwu takie kółko zamiast tego punktu. Czy te kółko otacza jeden z poprzednio pokazanych czarnych punktów? I prowadziłam tego rodzaju testy wiele razy. Robi się to po kolei, te próby z setką, może z dwoma setkami osób. I to jest dobry miernik tego, jak wykonuje się tego rodzaju zadanie. I w szczególności jestem zainteresowana tym, co dzieje się tutaj, ponieważ tutaj na ekranie nie mamy nic, zapamiętujemy, tylko mamy w pamięci położenie tych czarnych kropek i na ekranie nie jest widoczna żadna z nich. I jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, jak to zadanie jest wykonane. To jest wykres pokazujący liczbę pomyłek czy też błędów przy wykonywaniu tego zadania. I ten żółty słupek to są młodzi dorośli, niebieski starsi dorośli. I starsi dorośli popełniali mniej błędów niż młodzi dorośli. A więc wiemy, że starsi dorośli w ramach tego eksperymentu, tego konkretnego eksperymentu, radzą sobie równie dobrze jak młodzi, a więc zastanawiamy się, co się dzieje w mózgu, co pozwala im realizować to zadanie równie dobrze jak młodym. Czy to jest właśnie efekt tej kompensacji, czy jest to efekt tej dwustronnej aktywności mózgu? Tak. I tutaj dokładnie stwierdziliśmy, że u starszych dorosłych występuje aktywacja tych dodatkowych regionów mózgu w porównaniu z młodymi dorosłymi. A więc ta dodatkowa aktywacja, którą tutaj obserwujemy, dotyczy w szczególności działania pamięci krótkoterminowej. I starsi radzą sobie równie dobrze jak młodzi. I podobna koncepcja, ale tym razem inne zadanie, kojarzenie słów. I tutaj proszę zobaczyć, jak jest to porównanie między młodymi a starymi dorosłymi. Wyniki są prawie takie same dla obydwu grup. Być może nie widzicie Państwo dobrze tych zdjęć, ale widzicie na nich zaznaczone obszary aktywacji mózgu. U młodych ta aktywacja następuje tylko po jednej stronie, natomiast u starszych wyraźnie widać, że ta aktywacja ma charakter dwustronny. Wyniki są natomiast prawie takie same w obydwu grupach. A więc to, co wspomniałam na początku mojego wykładu, iż ważne jest, aby zrozumieć, co dzieje się, co sprawia, że te wyniki realizacji zadań są takie same. Chodzi o to, że to wyniki są osiągane poprzez inny rodzaj aktywności mózgu. Oczywiście są jeszcze inne aspekty aktywności mózgu, które mogą się różnić, ale tego rodzaju testy są najczęściej używane i tutaj nie widać w ich wynikach żadnej różnicy zależnej od wieku. A to jeszcze jeden slajd. To jest praca z Roberta Cabezy. Pozwólcie Państwo pokazać mi, co tutaj widać u młodych dorosłych przy realizacji tego konkretnego zadania. Widać, że tylko aktywowane są przednie prawe fragmenty mózgu, czołowe po prawej stronie, natomiast u starszych, których wyniki są lepsze, i widać, że aktywacja występuje po obydwu stronach mózgu. A więc jest to kolejna wskazówka, że
aktywacja obydwu stron mózgu może poprawić wyniki u starszych. Teraz chciałabym zadać następne pytanie, które brzmi, czy starsze mózgi pracują ciężej niż młode, ponieważ widzimy te dodatkowe obszary aktywacji i być może to dobra rzecz, że starsze mózgi pracują w sposób bardziej intensywny. A więc jak powinniśmy przełożyć te pytania na eksperyment? Pokażę Państwu. A zatem mamy do czynienia z kolejnym zadaniem wykorzystującym pamięć roboczą. Mamy punkt na ekranie, badany patrzy. Następnie wstawiamy do tego prostokąta szereg liter, 4 litery w tym przypadku, albo 5, albo 7 liter. I pokazujemy to badanemu pacjentowi przez krótki czas, żeby zapamiętać po 3 sekundach położenie tych liter. To jest nazywane utrwaleniem obrazu w pamięci, ponieważ później na ekranie nie widać żadnych informacji. Jedyna informacja to taka, którą zachowujemy pamięci. I następnie wymagamy, żeby badany wskazał, w jakich miejscach znajdowały się poszczególne litery. A więc powtarzamy to po kolei, zwiększając liczbę liter. Jakie pytania powinniśmy tutaj zadać? Mówimy przecież, że starsze mózgi działają tak samo jak młode, tylko w sposób bardziej intensywny. Zatem pytanie brzmi, czy młodzi dorośli pokazują zwiększoną aktywność wraz ze zwiększonym obciążeniem pamięci, ponieważ powód, dla którego widzimy, że starsi dorośli pokazują większą aktywację mózgu niż młodsi, może wynikać z tego, że młodzi nie muszą w ten sposób intensywnie wykorzystywać swego mózgu. Możemy również zapytać, czy starsi dorośli pokazują większą aktywność przy niższym obciążeniu pamięci w porównaniu z młodszymi dorosłymi. A więc starsi pracują ciężej, to znaczy ich mózg wykazuje większą aktywność przy mniejszych obciążeniach pamięci. Możemy również zadać pytanie, co dzieje się z aktywnością mózgu, jeśli przyciśniemy starszych dorosłych do ściany, jeśli nałożymy na nich wyższe obciążenie pamięci. Czy to się przełoży na większą aktywację mózgu? Interesujemy się dokładnością wykonania tego zadania, a więc rozpoznawania liter. Mamy tutaj to dla tych poszczególnych wersji tego testu z 4, 5 i 7 literami. Widzimy, że przy mniejszym obciążeniu pamięci dokładność zapamiętywania jest wysoka, rzędu 95%. I starzy tutaj wypadają prawie równie dobrze jak młodzi. Przy 7 literach różnice pomiędzy obydwoma grupami stają się już wyraźne, ale ten warunek tutaj stanowi dobrą okoliczność, żeby zadać pytanie, czy starsi muszą posiłkować się większą aktywnością przy niższych obciążeniach pamięci, a przy większych obciążeniach ta ich aktywność jest już niewystarczająca. A więc tutaj przyglądamy się aktywacji mózgu i patrzę na te obszary mózgu i zastanawiam się, jaki poziom aktywności to oznacza. I widać, że jeśli aktywność rośnie, ta liczba również rośnie. Tu widzimy niebieską linię dla młodych dorosłych, dla starszych widzimy linię zieloną. Widzimy tutaj rosnącą aktywność po lewej stronie mózgu wraz ze zwiększonym obciążeniem pamięci. A co się dzieje po innej stronie mózgu? Po innej stronie mózgu widzimy inną charakterystykę.
I tu ponownie niebieska linia oznacza młodych, starszych oznacza zielona linia. I widzimy, że u starszych występuje zdecydowana różnica. Przy najmniejszym obciążeniu starsi radzą sobie nieco lepiej. Dla 5 liter występuje największa różnica pomiędzy obydwoma grupami. Widać znacznie większą aktywność mózgu u starszych, a natomiast przy 7 literach młodzi wykazują znacznie większą aktywność mózgu niż starsi. I u starszych po prostu ta aktywność mózgu spada. I tutaj właśnie oznacza to spadek osiągów mózgu. A więc wiemy, jak wygląda ta charakterystyka zmian aktywności mózgu. Nie chcę się zagłębiać w szczegóły. Widać tutaj, że ta ciemno-niebieska linia oznacza starszych, ta druga linia różowa oznacza młodszych i widać tutaj wyraźne różnice w poziomie aktywacji mózgu dla podobnego zadania. A więc podsumujmy to, co właśnie zobaczyliśmy. A więc zwiększona aktywacja oznacza typową reakcję neuronów na zwiększone zapotrzebowanie, jeśli chodzi o przetwarzanie informacji. W odniesieniu do młodszych dorosłych, starsi dorośli aktywują swój mózg bardziej przy niskich obciążeniach pamięci, a mniej przy dużych obciążeniach pamięci. A więc, aby odpowiedzieć na pytanie, które zadałam, czy starsze mózgi pracują ciężej niż młodsze, odpowiedź brzmi tak. Oczywiście ma to pewne korzyści i pociąga za sobą pewne koszty. Spójrzmy, jak one wyglądają. Spróbuję to wyjaśnić przy użyciu hipotezy, która jest znana pod skrótową nazwą crunch. To skrót, który oznacza hipotezę korelacji wykorzystania obwodów neuronowych, a więc oznacza to, że po angielsku crunch to jest takie zaciśnięcie, dociśnięcie do ściany, kiedy coś musimy zrobić i dochodzimy do granicy naszych możliwości. I na tym to polega. Po prostu starsi bardziej wytężają swoje mózgi. Na tym polega ta hipoteza. A więc w celu uzyskania optymalnych wyników seniorzy muszą wykorzystać więcej zasobów neuronowych niż młodzi dorośli przy niższym zapotrzebowaniu na pamięć. I te wyniki mogą zostać utrzymane pod warunkiem, że zadanie nie jest zbyt wymagające, ale starsi przy przekroczeniu pewnego poziomu obciążenia stopniem trudności, po prostu ich wyniki się pogarszają. Oczywiście odbywa się to pewnym kosztem, mianowicie niedostateczną podażą zasobów przy wyższym zapotrzebowaniu na te zasoby. Na tym polega właśnie ta hipoteza crunch. A więc dla starszych trudne zadania są jeszcze trudniejsze. Jest to dosyć prosta koncepcja, ale wyjaśnia ona wiele. I myślę, że powinniśmy o niej pamiętać, kiedy mówimy właśnie o tym różnym obciążeniu aktywnością mózgu przy realizacji różnych zadań. Na osi poziomej jest obciążenie pamięci, na osi pionowej jest poziom aktywności. I widać tutaj wyraźnie różnicę pomiędzy niebieską linią oznaczającą starszych dorosłych, a zieloną linią oznaczającą młodych dorosłych. Na przykład widać, jak młody, który jest w sklepie, dokonuje zakupów, porusza się w przejściu między półkami, zapamiętuje sobie wiele towarów, ich położenie, ceny. Jest to dosyć wymagające intelektualnie zadanie. I tutaj zachowanie starszych i młodych byłoby analogiczne. Chodzi o to, do jakiego stopnia można zaangażować swój mózg, aby
wykorzystać sprawność neuronów. I widzimy tutaj tą krzywą niebieską dla starszych, zieloną dla młodszych. Stwierdziliśmy, że starsi wykorzystują, uzyskują swój maksymalny punkt możliwości intelektualnych przy mniejszym obciążeniu niż młodsi. Występuje tendencja do nadmiernej aktywacji przy niskich obciążeniach, a przy dużych obciążeniach ta aktywacja spada. I to jest tak zwany punkt crunch, a więc punkt dojścia do granicy swoich możliwości. I widać, że młodsi po prostu przy znacznie większym obciążeniu osiągają ten punkt graniczny swoich możliwości. To jest właśnie różnica w działaniu mózgu u starszych i młodszych. A teraz chciałabym poświęcić nieco czasu. Czy wszystko jest w czasie, czy nie mamy opóźnienia? Nie jesteście Państwo zbyt zmęczeni? Chcę zadać pytanie, dlaczego starsze mózgi pracują ciężej? I chodzi o to, że mózg otrzymuje szereg różnych sygnałów, które przenoszą różnego rodzaju informacje. Dlaczego starszy mózg musi pracować ciężej, żeby je przetworzyć? Otóż przeprowadziliśmy badania polegające na niejako odczytywaniu mózgu. To się robi przy użyciu metody klasyfikacyjnej. Zasadniczo staramy się określić, czy mózg realizuje zadanie werbalne czy przestrzenne. Prowadzimy skanowanie mózgu, komputerowe skanowanie, komputerową tomografię mózgu i pytamy, czy widać na tych skanach różnice dla obydwu rodzajów zadań, dla zadań werbalnych i przestrzennych. Czy po skanach aktywności mózgu można określić, jakiego rodzaju zadanie dana osoba w danej chwili wykonywała. Czy to było zadanie werbalne, czy przestrzenne? I czy ta charakterystyka aktywności mózgu była dla tych dwóch rodzajów zadań podobna, czy różna? A więc staramy się odróżnić stan umysłu, stan mózgu przy realizacji tych obydwu rodzajów zadań. Realizujemy różnego rodzaju sekwencje zadań i badany albo ma do zapamiętania litery, albo położenie jakichś punktów. Patrzymy, co mózg robi w reakcji na przedstawienie mu liter albo przedstawienie określonych punktów. To są te warunki, o których mówiłem wcześniej, a więc już wiemy. Pytanie polega na tym, czy komputer potrafi odczytać, czy osoba badana patrzy na tą pierwszą planszę z literami, czy na drugą z punktami. I powiem Państwu, że odpowiedź na to pytanie, ten najwyższy słupek oznacza wyższą klasyfikację. A więc możemy określić, co ten mózg robił. I te czarne słupki to są młodsi dorośli, jasne słupki starsi dorośli. Możemy odczytać zatem, co robi mózg. Kiedy robimy skan mózgu, możemy określić, czy wykonał on zadanie o charakterze werbalnym czy przestrzennym. A więc możemy to rozróżnić. Jest szansa na rozróżnienie tego i u starszych, i u młodszych. To jest ważne, ponieważ to oznacza, że sygnały, które otrzymuje mózg przy rozwiązywaniu zadań wizualnych, są przesyłane do tych części mózgu, które są odpowiedzialne za pamięć. A więc komputer nie może tutaj określić tej różnicy, a więc jak neurony mogą tę różnicę określić? A więc oznacza to, że starszy mózg musi pracować ciężej, ponieważ on otrzymuje zaszumione sygnały, nieczyste sygnały. A więc ekwiwalencja behawioralna nie jest równoważna z ekwiwalencją neuronową.
pokazałam Państwu pewne podstawy działania i różnice pomiędzy mózgiem u starszych dorosłych a mózgiem młodszych dorosłych. Mówiłam o tym kurczeniu się mózgu, który ma charakter dosyć równomierny. Pokazywałam to, ale również powinniśmy zająć się pewną stabilnością poznawczą u starszych dorosłych. Oni wykorzystują swój mózg więcej niż to jest potrzebne. Coś, co byłoby potrzebne przy większych obciążeniach, ale u starszych osób takie zwiększenie aktywności mózgu występuje przy mniejszym obciążeniu mózgu, a więc starsze mózgi pracują ciężej, bardziej intensywnie. Ale oczywiście to pociąga za sobą określoną cenę. Pokazałam Państwu, że jest wiele rzeczy, w których starsi są szczególnie dobrzy, jeśli idzie zwłaszcza o znajomość świata. Jest wiele obszarów głębokiej wiedzy, którą dysponują starsi, doświadczenie życiowe. Pozwólcie Państwo, że teraz zajmę się pewnymi perspektywami badań nad starzeniem się mózgu. To ostatnia część mojego wykładu. To jest wykres sporządzony przez moją kolegę Susan Jaeger, który pokazuje wyniki starszych, moja koleżanka Susan Jaeger, i tutaj widać, że starsi osiągają lepsze wyniki w wykonywaniu zadań pamięciowych i z czasem są oni w tym coraz lepsi. Zmierzam do tego, że oczywiście to się rozumie samo przez się, że starzejąc się, tracimy pewne możliwości intelektualne, ale nadal możemy doskonalić się w szeregu rodzajach działalności. Możemy się uczyć, utrzymujemy tę zdolność do uczenia się nowych rzeczy. Ale czy ta zdolność, czy można ją poprawić, czy można nabyć umiejętności rozwiązywania nowych zadań? I myślę, że właśnie tutaj dowiedziałam się, że w tym instytucie trwają prace na ten temat w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej. Profesor Sendak powiedział mi, że zajmuje się właśnie rozwikłaniem tego zagadnienia neuroplastyczności. Tym zagadnieniu polegające na tym, że mózg wykorzystuje coraz nowe swoje elementy, żeby skompensować ten spadek zdolności związany ze starzeniem się. A więc jest to sprawa bardzo ważna. Ten slajd, ta zielona linia oznacza wyniki zgodne z modelem według hipotezy crunch, o której mówiłem poprzednio. I pokazuje to, jak wygląda krzywa uczenia się przed treningiem, a po treningu możemy znacznie poprawić wyniki. A więc zbliżamy się tutaj w wynikach do młodych dorosłych i młodsze mózgi mogą zrobić więcej, ale my możemy to zobrazować w ten sposób, że ten punkt dotarcia do granicy możliwości wypada później. A więc jeśli idzie o te predykcje, które możemy sporządzić przy użyciu modelu crunch, możemy powiedzieć, że ta kompensacja mózgu ma określone granice i starsi mogą wykorzystywać inne obszary swojego mózgu, żeby poprawić swoją wydajność intelektualną i rozszerzyć zakres dynamiczny rozwiązywanych zadań. I tytułem zakończenia. Starzenie się to proces, który trwa przez całe życie i w różnym stopniu starzeją się różne organa.
Starzenie zaczyna się już od wieku 20 lat i trwa przez całą resztę naszego życia. Uważam, że jest bardzo ważne, żeby nawet w młodości zdawać sobie z tego sprawę i inwestować poznawczo w swoją przyszłość. Możemy promować udane życie, które zapewni nam starzenie się z sukcesem. Ten slajd pokazuje poszczególne czynniki, które mają wpływ na to, czy starzejemy się w sposób niepomyślny, czy też w sposób pomyślny. Możemy tutaj wiele zrobić, żeby zapewnić sobie lepszą starość, żeby starzeć się w sposób bardziej pomyślny. Możemy uprawiać aktywność fizyczną, żeby zapewnić lepszy stan naszemu układowi krążeniowo-naczyniowemu. Możemy dbać o dietę, możemy dbać o trening umysłowy, przeżywanie różnego rodzaju emocji ma bardzo pozytywny wpływ dla pozytywnego starzenia się i jeszcze bardziej pozytywny wpływ mają pozytywne emocje. Oczywiście takie czynniki jak nadciśnienie tętnicze, jak cukrzyca, jak alkoholizm to są czynniki ryzyka, które pociągają za sobą niepomyślne starzenie się. Powinniśmy również uczestniczyć w działalności o charakterze społecznym, intelektualnym. Powinniśmy ćwiczyć i pobudzać nasz umysł. Pozwólcie Państwo, że zakończę mówiąc, że pewne dane z prac prowadzonych przez moje laboratorium potwierdzają, że aktywność fizyczna jest naprawdę bardzo pożądana dla spowolnienia procesu starzenia, dla zapewnienia starzenia się w dobrej formie. Wystarczy tutaj spacerować 3 razy na tydzień. Dobre odżywianie jest ważne. Interakcje społeczne są szczególnie ważne. A więc aktywność poznawcza i społeczna oznacza obniżenie ryzyka demencji czy ryzyka zachorowania na chorobę Alzheimera i przetrwania do czasów, kiedy być może nauka pokaże nam nowe drogi, jak uniknąć tego rodzaju negatywnych stron starzenia się. Myślę, że ważne jest rozumienie, żeby wiedzieć, co się dzieje w naszym mózgu i nie tylko, abyśmy wiedzieli, w jaki sposób te czynniki przyczyniają się do zdrowia umysłowego. I myślę, że w przyszłości osiągnięcia naukowe pozwolą rozstrzygnąć wiele tych pytań. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Dziękuję moim kolegom za wiedzę, jaką od nich otrzymałam w Stanach Zjednoczonych, za finansowanie tych prac przez Narodowy Instytut do Spraw Starzenia się.